Witam w kolejnym vlogu. Mamy drugi pokos. Tu już powoli kończę, bo to reszta chocianowic mi została. I tam później przy domu, przy oborze jeszcze łączka i ten. No. Koszę waltrą, bo dość oczywiście nie zrobione, a mało tego. Jeszcze bardziej się zjewał. Dość stoi na lewarku w tym momencie. No i dlatego kosimy waltrą dzisiaj. I przynajmniej klima jest. Od ojcu na pewno by klima jeszcze nie było zrobionej. No. Przez majsy już wszystkie posiane. Nagrywać też nie nagrywałem z tego, jakoś tak wyszło. Miałem ponagrywać, ale no... pewna rzecz się urwała przy siewniku, no i... to kto inny kończył. Dobra, ruszamy dalej. Kosimy prawie teraz ten... najmokrzejszy kawałek. Stoi z tego względu, że przy pierwszym pokosie na pryzmie był i stąd zaczęli przywozić trawę, a tu za bardzo wyschło, same siano było i się po prostu zabijało pod ciągnikiem, co nie? Nie szło tego tak ubić. To się tak raz zawinęło, drugi raz zawinęło te, no i raz tu debon zaczął wyskakiwać. Uszkodzone urządzenie, tam radar, nie? Ten od pościgu kół. No i dobra, to fajnie. Co się okazało później, radar normalnie wyrwało. Nie żejno kabel, ale cały radar wyrwało i gdzieś na kiszące jest. No, a za chwilę, kurde, kolejne będę wyskakują. Rozdzielacze od 1 do 7, rozdzielacze odłączone. I o co chodzi, nie? No. To dzisiaj bodajże ma w końcu serwis przyjechać. To w sumie już tak, no... nie prawie miesiąc na lewarku jest. Przy pierwszym pokosie była tama, nie? To Michał pojechał to ją zniszczyć. A dzisiaj tutaj zajechałem na ten kawałek. Do rzeki dojeżdżam, patrzycie. Wody pełno. A, to już wody pełno, nie? Mówię, aha, chyba znowu tama jest, nie? Jadę tam przy rzece. A. Na nowo. A, już wiem co to zaskrzypiło, kurde. Ten, gałka.
tutaj na tych łąkach mamy, jest ogólnie 18,5 hektara gdzieś. Można liczyć. To jest to tu kosić. Nadzielę tutaj takie zagajniczki, nie zagajniczki, to jakieś drzewa, słupy, tam korzenie są. Dużo zaczynania ogólnie jest, nie? Ale tak, to się fajnie kosi. Tym bardziej lotnisko, kurde, naprawdę fajny kawałek łąki. A w tym roku na pierwszy pokład znowu doszło trochę łąk. No, praktycznie już wszystko od pewnego momentu aż do zalewu to szef bierze. Tutaj cały bity dzień jest to kosi. No, wczoraj 5 godzin kosiłem, dzisiaj mam już 3 godziny co tu siedzę. Tutaj jest niekoszone, bo w zeszłym roku mało co bym nie siadł w akro. Tak jadę wraz i no patrzę się, kurde, coraz ciężej ma, kosiarka już prawie staje, nie? Ja tak wyglądam, mówię, aha, fajnie. Od razu szybko wyłączyłem kosiarki. Próbuję, kurde, no nie umie ruszyć coś. Ja pierdolę, będę musiał chyba po kogoś dzwonić, żeby przyjął mnie wyciągnąć, nie? A tak całkiem pomały, całkiem wolny bieg, bez gazu, wyjała. Do tamtego czasu to ani go nie koszę tam tej części. Na wieczór to połowę okosiłem, już gdzieś, no, połowę. Ładne kretowiny. Połowę okosiłem na wieczór, to dzisiaj od razu przyjechał zgrabiać. Musimy teraz sobie podnieść. Przejechać przez urodek. Tutaj też nie jest okoszone aż do drzew, bo jak na wiosnę, no i tutaj części, to fajnie tutaj się zakopał sąsiad masejem. Kurde, na dwa ciągniki go musieli wyciągać, bo Michał jechał później jeszcze, odpinał chyba beczkę i leciał tutaj. Trzeba by było to w końcu rozrównać.
tutaj jest z tymi łąkami, że bardzo dużo przejazdów jest. Tam zahaczymy. Tu jeden przejazd, drugi, tam trzeci, czwarty, piąty tam jeszcze jest. Naprawdę dużo przejazdów. Fajnie cicho jest, jak tak tylko przednia osiarka chodzi. Stamtąd aż tam pod zalew praktycznie się ciągnie ta łąka. Naprawdę super ją kosi. To prawda, wiadomo, ona jest trochę nierówna, ale to tam mniejsza o większe, nie? Pokos tutaj tylko przednią kosiarką kosiłem, bo tylniej tylnia była nie do użytku. Przyjechałem tutaj z rana, fajnie ten, zaczynam kosić, nie? Tam pierwszą łąkę zacząłem, tak objeżdżam dookoła. No to trawa dość fajna tutaj była na pierwszy pokos. Duże razy taka jak tutaj, nie? No i tak kurde raz jeb. Wie co jest, nie? Wycofuję ten, idę obejrzeć. Taką dość gruba gałąź była zarośnięta. Ja nie zauważyłem, nie? I tym skrajnym dyskiem. Skrajny dysk wszedł pod tą gałąź. Nóż zgięło i nóż uderzył w obudowę od listy. I zrobił. Wyrwał kawałek, zrobił dziurę w obudowie, nie? No i to co, no... Na szybko tego się nie zrobi, więc no... Koniec koszenia nią. No i to samą przednią później kosiłem resztę. Tego jeszcze od cholery do koszenia wtedy było. Wtedy 4 dni kosiłem, tak? 4 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek wolne, piątek, no 4 dni. To też dopiero, gdyby nie było, to dopiero na wieczór skończyłem kosić. Także i no, później odczepiłem tą przednią kosiarkę, pojechałem do
niego on klasował, wtedy klasę u niego orałem. I on ma taki dwutonowy obciążnik betonowy, zrobiony z tego. Z wycinaka do kiszonek. No i no przyjechałem, zatankowałem do ojca i na następny dzień dopiero na pryzmę pojechałem. Prawdopodobnie też nową halę będzie szef stawiał, tutaj halę udajową. Dwa razy 14 ma być. Weź już jakoś tam w miarę pójdzie te dojenie wtedy. No jak teraz, no to 5,5-6 godzin to jest co siedzieć w hali. Serio. To jeśli będzie nowa, no to ma być bok w bok od razu, ale bez szybkiego wyjścia, bo za wąsko jest. Za wąsko jest, żeby szybkie wyjście jeszcze dać. Szkoda, bo to też dużo by usprawniło dojenie. Wtedy na pierwszy pokos to ten sąsiad pomógł. No też w tym roku kupił kosiarkę boczną z Popingera. No, 3,5 metra to już fajnie to ubywają hektary. Nawet tutaj jak ta samaszka jest. O, lisek młody. Nie, no taki młodszy.
to ja będę kończył. Myślałem, że może już byłby tutaj Rafał, a widzę, że jeszcze tam zgrabia, więc za rzeką tam będę kończył. To na razie, do następnego.